Piotr Kotomski, Rozmowa Niezależna. Dzień dobry. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jesteśmy na początku kampanii do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak pan ocenia do tej pory tą kampanię? Jak sądzi pan, na czym ona się skupi? Gdzie jest ta główna oś sporu i różnic między głównymi partiami w Polsce? To prawda, ta kampania rozpoczęła się już jakiś czas temu, ale przytłumił ją ta sprawa Ukrainy. Nie ulega wątpliwości, że na tym się my teraz skupiamy i jakby problematyka europejska troszeczkę odeszła na dalszy plan. No ale ponieważ do kampanii zostało już niewiele, ponad miesiąc, więc sądzę, że szczególnie w tym okresie poświątecznym ona stanie się bardziej intensywna. No i rzeczywiście na plan pierwszy wrócą te główne wątki europejskie. Z punktu widzenia Polski, no to jest ta sprawa zaostrzania polityki klimatycznej w konsekwencji energetycznej. Niestety tutaj są podejmowane, czy już zostały podjęte pewne decyzje niekorzystne dla nas. To w tym zgiełku ukraińskim udało się rządowi ukryć. No między innymi, panie redaktorze, została wpisana do ostatnich ustaleń szczytu europejskiego i tego ustalenia Tusk niestety nie zawetował. Zmiana sposobu sprzedaży pozwoleń na emisję CO2. W tej chwili to był taki sposób rynkowy. Ze względu na spadek, na zapotrzebowanie na energię, ceny tych pozwoleń spadły. One były w granicach 1-2 euro za tonę. Później Komisja Europejska, która chce windować te ceny tych pozwoleń i jednocześnie wymuszać zmiany w energetyce europejskiej, w tym niestety, w szczególności w Polsce, bo mamy tę energetykę opartą na węglu, zdjęła z tego rynku 900 milionów ton takich pozwoleń. W związku z tym ceny wzrosły nawet do 6-7 euro. I teraz ten nowy sposób, taki scentralizowany, nierynkowy, on będzie głównie polegał na tym, że co roku o 12% ta pula pozwoleń będzie automatycznie zmniejszana, co w oczywisty sposób będzie windowało cenę. Natomiast eksperci tutaj w Polsce no jakby potwierdzają, że kiedy ta cena pozwoleń wzrośnie do poziomu mniej więcej 15 euro za tonę, to niestety polskie górnictwo, to znaczy mówiąc inaczej, energetyka oparta na węglu czy wytwarzanie energii elektrycznej z węgla stanie się nieopłacalne. My jesteśmy wręcz pod ścianą i powinniśmy robić wszystko, aby ten proces był rozłożony na lata. Co więcej, jeżeli jesteśmy jedynym krajem o takiej charakterystyce energetyki, no to powinniśmy negocjować także wsparcie unijne na ten cel. Tego nie robimy, ponieważ padają lata 2020, 2030, to ta ekipa uważa, że to jej w żaden sposób nie dotyczy i na wiele rzeczy się godzi. No mamy bieżące wezwanie związane z kolei z gazem i ropą, no bardziej być może z gazem, sprawy energetyki, prawda? Premier zaproponował, żeby zakupy gazu i ropy odbywały się jakby wspólnie w ramach Unii. Rzeczywiście, panie redaktorze, no wpisaliśmy i to dzięki naszym dążeniom, zresztą Polska uważała to za sukces, tak zwaną solidarność energetyczną. W traktacie lizbońskim to się znalazło. Eksponowaliśmy to, że to spore osiągnięcie, prawda, że kraje unijne chcą być w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego solidarne. No ale wtedy, kiedy była końcówka tych negocjacji, rozpoczęto budowę gazociągu północnego na dnie Morza Bałtyckiego wbrew tej zasadzie, bo przecież nie ulega chyba dla każdego wątpliwości, że gazociąg północny Rosja-Niemcy jest wbrew solidarności. On oczywiście realizuje interesy niemieckie, bo Niemcy mają w miarę tani gaz rosyjski, w związku z tym mogą być konkurencyjni. Co więcej, mają go tyle, że oni mogą teraz go dystrybuować w Europie Zachodniej, a na każdym metrze sześciennym w oczywisty sposób zarabiają. Te dwie rury już funkcjonują, zrobiono to błyskawicznie. Co więcej, dwie kolejne rury o tej samej przepustowości są w odwodzie i tylko rezygnacja
partnerów brytyjskich chyba spowodowała, że ta inwestycja została odłożona. Ale ona wisi i jeżeli tylko Rosjanie znajdą klientów na ten gaz, to w oczywisty sposób będzie to realizowane. No, przy okazji zablokowano dostęp do naszego portu. Wprawdzie mówi, no, w takiej retoryce mówi się, że no, mniejsze statki będą mogły wpływać, a pani Angela Merkel była uprzejma nawet powiedzieć, że jeżeli będzie problem z wpływem dużych statków do gazoportu w Świnoujściu, to się tę rurę zakopie. No to urąga inteligencji przeciętnego człowieka. No wiadomo, że jeżeli tymi rurami tłoczy się 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, to z takimi rurami w czasie, kiedy to tłoczenie następuje, nie można ich dotknąć nawet. A cóż, by próbować się zakopać. Więc gazociąg musiałby przestać działać na parę miesięcy. Trzeba by było go wyczyścić, prawda, przepuszczając powietrze. Nie znam się na tej technologii, ale tak trzeba było zrobić. No i przecież Gazprom tak nie zrezygnuje z takich interesów. No nie znaczy, jednym słowem ta propozycja Donalda Tuska właściwie nie ma szans na tak, to na prawda. Realizację. Absolutnie Niemcy zresztą, pani Angela Merkel, ponieważ ta propozycja padła w Polsce podczas jej wizyty. No ona oczywiście była elegancka, jak to bywa w dyplomacji, ale bardzo zgrabnie jednym zdaniem stwierdziła, że u niej zakupów dokonują prywatne firmy, na które ona kompletnie nie ma wpływu. Więc pomysł pana premiera Tuska no jest jakby wzięty z czapy, że tak się wyrażę. Więc przez najbliższa sojuszniczka ten pomysł wyśmiała, no ale on funkcjonuje w przestrzeni publicznej, no bo jakby daje dodatkowe punkty poparcia. Czyli właściwie jest wykorzystany do wewnętrznej, na wewnętrzny użytek. Tak, to prawda, panie redaktorze, premier Tusk zrobił to z całą świadomością. Przecież doskonale zna realia, wie jakie są niemieckie interesy i wie, że tego nie przewalczy, ale oczywiście to zgłosił, no bo jest w tej chwili ojcem narodu, sprzeciwia się Rosji, tak? W związku z tym może być zagrożenie dla naszego dla zapotrzebowania na gaz stamtąd, więc no mówi o wspólnej polityce, on teraz będzie działał, choć przez 6 czy 7 lat płynął w głównym nurcie, sprzyjał polityce niemieckiej, a ta przecież no, nie sprzyjała specjalnie naszym interesom, więc przy okazji no, jest w stanie mówić w zasadzie co parę godzin, wygłaszać poglądy, które są ze sobą sprzeczne, no bo był na Radzie Europejskiej, zgodził się na te zapisy dotyczące podwyżki cen pozwoleniem na emisję CO2, co oznacza likwidację naszego górnictwa, a parę dni później był w Tychach na otwarciu jednej z inwestycji w elektrociepłowni w Tychach i tam mówił, że absolutnie wszystko zrobi dla polskiego węgla. Te dwie rzeczy są po prostu sprzeczne. No niestety media mamy takie, jakie mamy. Nikt z dziennikarzy, przez dziennikarzy orientują się, jak wygląda stan zaawansowania tej polityki unijnej, nie zadał no, elementarnego pytania. W związku z tym on może się rzeczywiście prezentować jako ojciec narodu. Więc ta sprawa na pewno energetyki, no właśnie tej opartej na węglu, zaopatrzenia w surowce, uniezależniania się od dostaw ze wschodu, no powinna być przedmiotem debaty w Polsce i w całej Unii Europejskiej. No jest sprawa tego wielkiego porozumienia handlowego ze Stanami. Moim zdaniem jednym z głównych nurtów tego porozumienia powinno być odblokowanie wywozu amerykańskiego gazu łupkowego. Wiadomo, że tam są pewne blokady, oni handlują tym gazem, nie wiem, z Meksykiem, z Kanadą, z Japonią, w zasadzie uratowali Japonię przed krachem energetycznym, bo wiadomo, po tym trzęsieniu ziemi ta elektrownia atomowa została wyłączona, to była znaczna, o znacznym potencjale, więc bez uruchomienia elektrowni gazowych na gazie łupkowym ze Stanów Zjednoczonych Japonia by sobie nie poradziła. Te kraje, rzeczywiście Ameryka Japonię wsparła i ten problem udało się przynajmniej załagodzić. Moim zdaniem najwyższy czas, żeby zostały podjęte decyzje polityczne, że Amerykanie eksportują gaz łupkowy do Europy. On jest nawet po doliczeniu kosztów transportu no przynajmniej o 50% tańszy niż gaz rosyjski. W związku z tym spada zapotrzebowanie na gaz rosyjski, a ponieważ podatki z ropy i gazu stanowią 70% przychodów budżetu rosyjskiego,
to oczywiście nie zejdziemy w tej sprawie do zera. Ale jeżeli zacznie spadać zapotrzebowanie, to i Rosja nie będzie tak bezwzględna, no bo ona musi także z czegoś żyć, musi wypłacać z czegoś emerytury. Więc moim zdaniem ten kierunek amerykański jest wręcz niezbędny. Dlatego to powinno być przedmiotem debaty. No my chcemy jeszcze jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby przedmiotem debaty publicznej było zamienienie Europejskiego Funduszu Społecznego, przynajmniej częściowo, pisanie do jego kompetencji, wsparcia rodziny, wsparcia polityki prorodzinnej. Kryzys demograficzny. Tak, no kryzys demograficzny jest cechą charakterystyczną w zasadzie każdego kraju unijnego. No może poza Francją, gdzie tam ten wskaźnik dzietności ze względu na stosowaną politykę podatkową od 30 czy 40 lat jest, wynosi około 2 czy nawet ponad 2, więc można powiedzieć, że Francja tego problemu jakoś wyraźnie nie odczuwa, ale wszystkie pozostałe kraje mają z tym problem i wydaje nam się, że przynajmniej częściowo te pieniądze mogły być zorientowane na wsparcie rodziny, na wsparcie polityki prorodzinnej. My chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość uruchomić własną, tak, krajową, ale gdyby ta unijna też mogła być dopełnieniem tych polityk krajowych, to myślę, że większość krajów przywitałaby to z dużym zainteresowaniem. No chcemy dyskusji na ten temat, ale partia rządząca czy partie rządzące tego nie chcą. No i wreszcie w odniesieniu do rolnictwa mamy taki ważny postulat wyrównania dopłat bezpośrednich. Mhm. Te dopłaty od początku... Już w tej kadencji. Próbowaliśmy na to naciskać, niestety, mimo tego, że w tym rządzie jest PSL, no jakoś nie był tym zainteresowany. Chcemy ten problem jeszcze raz podnieść, no bo wyrównują się koszty wytwarzania. O ile wcześniej to nierówne wsparcie rolnicy polscy wytrzymywali, bo mieliśmy niższe koszty wytwarzania, niższe koszty siły roboczej, niższe koszty paliwa, środków ochrony roślin. Teraz to już jest porównywalne, na przykład w Niemczech i w Polsce. Te koszty są porównywalne. A dopłaty? A dopłaty w Polsce to jest około 200 euro do hektara, a tam 350 euro do hektara. I w związku z tym w długim okresie czasu, ponieważ mamy otwarty rynek, swobodę przepływu towarów, więc te duże gospodarstwa zorientowane na rynek będą miały coraz większe kłopoty. No a rolnictwo jest ważną częścią naszej gospodarki. W tej chwili to jest na 150 miliardów naszego eksportu, 20 miliardów euro, to jest eksport żywności na różne rynki, więc to okazuje się bardzo ważna część gospodarki. Co więcej, no importujemy także za 14 miliardów euro, ale to jest 6 miliardów nadwyżki. Rzadko która dziedzina charakteryzuje się taką nadwyżką, bo przecież generalnie bilans handlowy mamy ujemny, niestety niedodatni. Więc należałoby tę dziedzinę ochronić, zwłaszcza, że ciągle w polskim rolnictwie pracuje około 10% naszej siły roboczej, więc jest to ważna także ze względu na zatrudnienie część naszej gospodarki i ten postulat także zgłaszamy. Więc te trzy rzeczy chcielibyśmy, żebyśmy na ten temat dyskutowali, no ale rządzący, ponieważ w żadnej z nich nie mają specjalnie sukcesów, co więcej, na forum europejskim starają się płynąć w głównym nurcie, a tam trzeba by było, że tak się wyrażę, te główne partie młotkować w tej sprawie, więc nie są tym zainteresowani, ale mamy nadzieję, że po tym okresie świątecznym do takiej poważnej debaty w tych trzech obszarach wrócimy. No sam próbuję taką debatę prowadzić w swojej publicystyce. Jestem na czwartym miejscu na Mazowszu na tej liście. No i mam nadzieję, że przynajmniej w tym ostatnim miesiącu będzie nam to dane. Listy właściwie już są zamknięte, każda partia już zatwierdziła. Pan był w Europarlamencie. Patrząc na listy swojej partii, innych partii, jak pan sądzi, jaka będzie ta reprezentacja? No bo te niektóre nazwiska to bardziej się kojarzą z innymi dziedzinami, nie z polityką, nie z... Tak, to prawda. No, u nas postawiliśmy, to znaczy nie ma tak zwanych celebrytów, czyli osób znanych z tego, że są znane. Nie ma znanych sportowców. Tylko są albo posłowie, albo ludzie pochodzący z praktyki gospodarczej, albo też no, dotychczasowi europosłowie. No i mamy to środowisko naukowe bardzo silnie reprezentowane, bardzo często wręcz na jedynkach naszych list. Więc możemy powiedzieć, najlepsi z najlepszych są na tych listach. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie bardzo ważna kadencja, bo być może jeszcze to,
co wynegocjowała Polska, uda się troszeczkę inaczej ułożyć, jeżeli chodzi o wydatki, bo uważamy, że tutaj pewne błędy zostały poczynione. No ale to jest także wielkie wyzwanie na ten rok już po 21 i kolejne. Co więcej, no, mamy coraz wyraźniejsze to zagrożenie rosyjskie. Jesteśmy w Unii Europejskiej także dlatego, że chcemy być w tej wielkiej rodzinie demokratycznych państw, które przed takimi zagrożeniami się bronią. A ponieważ nie bardzo wiadomo, co jest w głowie Putina i co on jeszcze zamierza zrobić, więc uważamy, że należy uaktywnić także tę politykę wschodnią Unii. Duże kraje unijne, takie jak Francja i Włochy, są zainteresowane tą polityką afrykańską. I oczywiście my się od tego nie odcinamy. To jest dla tych krajów ważna rzecz, związana z wcześniejszą tą historią kolonialną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważamy, że ta polityka wschodnia no, musi być bardzo ważną polityką unijną. Te kraje nie mogą się od tego odwracać. Powinny poszerzać tę rodzinę państw demokratycznych za obecną wschodnią granicą Unii Europejskiej, bo tylko w ten sposób nie pozwolimy Rosji stać się znowu krajem imperialnym. Rosja pewnie przez długie lata jeszcze będzie tą potęgą militarną, bo gospodarczą chyba nie za bardzo, ale militarną, potęgą atomową, ale jeżeli rzeczywiście rozszerzałaby się terytorialnie, tak jak zamierza, to będzie imperium, a imperium rosyjskie zawsze groziło destabilizacją w Europie i uważam, że powinniśmy wszelkimi demokratycznymi metodami się temu przeciwstawiać. Więc jest to wątek niesłychanie ważny i dlatego posyłamy do parlamentu poważnych ludzi w odróżnieniu od no, Platformy czy SLD, gdzie tych celebrytów, sportowców, przy całym szacunku dla tych ludzi, bo oni w swoich dziedzinach pewnie są wyjątkowi, no ale co tu się dużo oszukiwać, no, komisji, która zajmuje się pływaniem czy boksem w Parlamencie Europejskim nie ma. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.